pierwszym starcie dnia z ogromną przewagą nad rywalami przybiegł Kajlon, trenowany przez Michała Borkowskiego z Markiem Brzeziną w siodle. Ja już tego konia sprawdziłem ostatnio, jak byłem, był tam troszeczkę taki niesporozumienie, ale trener tam użył środku, żeśmy tego konia trochę wyprostowali. Ja dzisiaj było widać, że miał przewagę, że biega, ale poradził sobie z nim bez problemu. Koń zwyciężył w swoim trzecim starcie w sezonie. Pierwsze dwa występy były raczej średnio udane. Trener znalazł jednak sposób, aby Kajlon zaczął wygrywać. Pierwszy start to był z debiutu w Warszawie, no z lepszymi końmi, tam zgubił start. I mu nie wyszedł całkiem ten wyścig w Warszawie. A w poprzednim wyścigu tutaj dobrze wystartował, dobrze się prowadził do zakrętu. Tam uciekł w pole i zaczęła się walka, a nie jazda. Jeździec zaproponował, żeby mu założyć okulary, założyliśmy, no i pomogło. Okazały sukces był też zasługą bieżni niezbyt twardej, co mocno pasowało Kajlonowi. Podpasowało mu wszystko, cały wyścig uciekł ze startu, nikt za nim nie pojechał, mógł spokojnie dociągnąć do końca. To był dzień Michała Borkowskiego w gonitwie. Numer dwa, najlepsza okazała się klacz Dorodna. Zwycięski dżokej Paweł Pałczyński chwalił trenera za taktykę przyjętą na tę gonitwę. Najważniejsze było to, że znalazł się koń, który poprowadził ten wyścig w takim odpowiednim dla nas tempie. Niezbyt szybko, niezbyt wolno. Wszystko ułożyło się tak, jak trener zaplanował. Zaatakowałem wtedy, kiedy miałem zaatakować i zwyciężyłem. Dorodna na finiszu stoczyła bój o zwycięstwo z Tasmanią. Celem było zaatakować już po tamtej prostej, ponieważ Dorodna potrzebuje dużo czasu, aby nabrać prędkości. Natomiast Tasmania jest koniem bardzo szybkim i obawiałem się, że może końcem nie złapać, ale jak widać udało się. W trzeciej gonitwie najlepsza okazała się Norbilla. Drugie zwycięstwo osiągnął dżokej Marek Brzezina, a hat-trick skompletował trener Borkowski. Muszę być zadowolony. Konie lecą, no to jestem zadowolony, także jest okej. Bardzo duże są emocje. Cieszę się bardzo, że wygrała. Miała dwa lepsze konie, ograła je. Bardzo się cieszę. Szkoleniowiec zdradził zwycięską taktykę. Wystartować, złapać front i uciekać. Bo baliśmy się tutaj szybkie końce Mamadory, co było widać. W czwartym biegu sukces Springa, w kolejnej gonitwie jako pierwszy przybiegł Korab. Wreszcie przyszła pora na najważniejszy bieg tego dnia, gonitwę o nagrodę Massiniego. Skąd idea tej imiennej gonitwy? W ten sposób staramy się te konie uhonorować i zachować w pamięci. Ten koń jeszcze żyje, kryje obecnie stadninie w Jaroszówce. No ale już nie ściga się i troszeczkę może popaść w zapomnienie, więc dzięki temu, że rozgrywana jest gonitwa jego imienia, miłośnicy wyścigów konnych na długo, a może na zawsze będą o nim pamiętać. Na finiszu zmagań przyspieszyła Negro Czacza pod Pawłem Pałczyńskim i okazała się najlepsza, nieznacznie wyprzedzając Ure Ure. Trener Michał Borkowski cieszył się z czwartego zwycięstwa, które dało mu awans na drugą lokatę w czempionacie trenerów. Pałczyński wygrał 10. gonitwę w karierze i przeszedł do kategorii starszych uczniów. W siódmym biegu dnia triumfował zryw. W ostatnich zmaganiach pierwsza przybiegła faworyta. Za tydzień na Partynicach dzień kłusaczy. Wszystkie gonitwy tego dnia będą przeznaczone właśnie dla tych koni. O wszystkim zgodnie z oczekiwaniem decydowały sobotnie gry. Wtedy to Polonia Wrocław poniosła porażkę z Hetmanem Katowice, tym samym tracąc szansę na obronę mistrzowskiego tytułu. Mecz rozpoczął się od trzech remisów. Radosław Wojtaszek podzielił się punktami z Dariuszem Świerczem, Mateusz Bartel z Dawidem Nawarą, a Grzegorz Gajewski z Dimitriosem Mastrovasilisem. W czwartej grze Wojciech Moranda niestety przegrał z Kamilem Mitoniem. Remis padł w starciu Krzysztofa Bulskiego z Danielem Sadzikowskim w pojedynku pań. Nasza Jolanta Zawadzka przegrała niestety z Moniką Soćko, która przypieczętowała złoto dla Katowic. W niedzielę wrocławianie musieli walczyć o drugi stopień podium. Z tego starcia wyszli zwycięsko. W ostatniej rundzie Ekstraligi Polonia pewnie zwyciężyła Zagłębie, Dąbrowa Górnicza 4,5 do 1,5. Po punkcie dla gospodarzy ostatniego zjazdu zdobyli Dariusz Świercz, Wojciech Moranta, Daniel Sadzikowski i Jolanta Zawadzka. Remis zanotował Dimitrios Mastrovasilis. Warto dodać, że podczas pierwszego dnia ostatniego zjazdu Ekstraligi mecz z udziałem Polonii zakończył się także ich pewnym i wysokim zwycięstwem 4,5 do 1,5. Wrocławianie pokonali rotmistrza Grudziądz. Złoto więc dla Katowic, srebro dla Wrocławia, a brązowy medal przypadł zawodnikom z Tilonu Gorzów Wielkopolski. Znając włodarzy Polonii, zrobią pewnie wszystko, by w przyszłym roku tytuł odzyskać. Pozostaje nam mocno trzymać kciuki.
Dolnośląskie derby we Wrocławiu miały sensacyjnie bardzo jednostronny przebieg. Szczypiorniści Śląska, którzy dopiero tydzień temu odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, od samego początku zdominowali Miedziowych i stopniowo powiększali przewagę. Gospodarze świetnie spisywali się, zwłaszcza w defensywie, w czym duża zasługa bramkarza Krzysztofa Szczeciny. Po 20 minutach gry podopieczni Piotra Przybeckiego mieli na koncie już 13 bramek, lubinianie tylko 6 w ekipie Zagłębia. Odczuwalny był brak w składzie Faruka Halikbegowicza. Bez jednego ze swoich liderów lubinianie grali dużo bardziej nieskutecznie pod bramką rywali. Do przerwy Śląsk prowadził już 19-9. Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Dominacja gospodarzy nadal nie podlegała dyskusji. W 42 minucie Śląsk powiększył przewagę do 13 goli i goście definitywnie stracili nadzieję na korzystny wynik w spotkaniu. Wrocławianie w pełni zasłużenie pokonali Zagłębie i mogli się cieszyć z drugiego zwycięstwa w sezonie. Na uwagę zasługuje nie tylko dobra postawa w defensywie Śląska, ale też szerokie grono zawodników, którzy brali na swoje barki ciężar gry w ataku. Po 4 gole rzucili Golubowicz i Białaszek. 5 trafień to dzieło Żabicia, 6 Wojwodicza, a liderem ekipy z Wrocławia był wypożyczony z Vivet Auron Kielce skrzydłowy reprezentacji Polski Jakub Łuca, który zdobył aż 8 bramek. Wrocławianie z głównego kandydata do spadku stali się zespołem, z którym w tej lidze musi się liczyć prawie każdy. Na trawiastych boiskach można było kibicować kilkudziesięciu zespołom w różnych dywizjach. Łącznie w zmaganiach wzięło udział około 900 zawodników, którzy zagrali w ponad 150 meczach podzielonych na fazę grupową i pucharową. Rywalizacja oficjalnie rozpoczęła się w piątek i zakończyła dopiero w niedzielę. Wśród faworytów były dwa polskie zespoły: Whatever w grupie kobiet i Grandmaster Flash ze składem mieszanym. W zeszłym roku we Frankfurcie Grandmaster zajął drugie miejsce, a wrocławska drużyna AZS AWF Flow była na czwartej pozycji. Tym razem niestety Wrocławian zabrakło, a ekipa z Warszawy wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności. W eliminacjach spisywała się doskonale, podobnie zresztą w fazie pucharowej. W wielkim finale ostatecznie pokonała drużynę z Czech Yellow Block 15-10. W grupie kobiet zespół Whatever w składzie także z zawodniczkami z Wrocławia ostatecznie został sklasyfikowany na 8 miejscu. W finale Iceni z Wielkiej Brytanii pokonało fiński Atletico 15-11. W grupie Open kolejny sukces Brytyjczyków. Drużyna Clapham Ultimate wygrała finał Salaspis WT z Austrii 15-9. Ultimate Frisbee to gra zespołowa z użyciem popularnego latającego dysku. Dyscyplina jest niezwykle widowiskowa, wymagająca sprawności fizycznej i myślenia taktycznego. Przede wszystkim gra słynie z wysokiego poziomu fair play. Nawet na poziomie międzynarodowym nie ma sędziów, a wszystkie wątpliwości zawodnicy rozstrzygają między sobą. Sportowo sukces odniosła m.in. Warszawa. Organizacyjnie cieszymy się z sukcesu Wrocławia. Znów udało się przygotować europejską imprezę na światowym poziomie.